Wieczny dzień w parku technologicznym Innowacja. Wesoły mężczyzna Leon i zamyślona kobieta Małgorzata spotkali się przy interaktywnej fontannie. Hej Małgosiu, co powiesz na wspólne programowanie tej fontanny? Zagaił Leon. Programowanie? Z tobą? Czy to aby dobry pomysł? Odpowiedziała spokojnym głosem Małgorzata. Oj, daj spokój, spójrz jak świeży wiatr przynosi nowe możliwości. Nie odpuszczał Leon. Kobieta nieco ustąpiła. No dobrze, ale tylko kilka linijek kodu. Stanęli przy panelu kontrolnym, gdzie Leon zaczął energicznie wciskać przyciski, tworząc chaotyczne wzory wody, a Małgosia delikatnie regulowała parametry, nadając im harmonię. Leon nie mógł się powstrzymać od wyrażenia zachwytu. Widzisz? Razem tworzymy pełnię kreatywności. Tak, pełnię technologicznego szaleństwa, odpowiedziała Małgorzata z radosnym uśmiechem na twarzy. I tak programowali fontannę do zmierzchu, udowadniając, że nawet najbardziej odmienne umysły mogą stworzyć coś niepowtarzalnego, gdy połączą swoje wizje. Fala zmian. Jak ja staje się my. Pełnia Księżyca w Wodniku będzie miała miejsce 19 sierpnia o godzinie 20:26. No i oczywiście horoskop jak zawsze robimy na 2 tygodnie, no bo to jest taki właśnie okres, kiedy czekamy na, no takie są cykle księżyca. Jeżeli komuś podobała się historyjka, pomogła zrozumieć na czym polega pełnia właśnie w wodniku, to like, bardzo mile widziany. Proszę teraz się troszeczkę skupić, bo będzie potem quiz do filmu, żebyście sobie super z nim poradzili. Zresztą coraz lepsze są te rezultaty quizów. Widzę, że tak troszeczkę bardziej się już przykładacie. Mam nadzieję, że to właśnie Wam daje tyle, że się czegoś uczycie. A wracając do samej pełni, oczywiście to jest opozycja. Tak, już nie będzie pytania, czy to jest pełnia, czy to jest opozycja, czy to jest koniunkcja księżyca ze słońcem, bo już było 4 razy takie pytanie i nigdy nie było 100% odpowiedzi, ale myślę, że to już chyba ze złośliwości niektórzy albo z przekorności pisali źle. W każdym razie jest to opozycja księżyca, który jest w wodniku. I tutaj mamy właśnie opozycję do słońca, który jest lwie. I jak widzicie, to jest 27 stopni 15 minut, zarówno wodnika, jak i lwa, no bo one są dokładnie naprzeciwko siebie. Najbardziej dotyczy zatem to zjawisko właśnie ludzi, którzy urodzili się ze słońcem w okolicach tych punktów. Powiedzmy sobie, idąc moją nomenklaturą z prognoz, to jest ostatni sektor wodnika i ostatni sektor lwa. Wy najbardziej osobiście możecie traktować to, co jeszcze tutaj na ten temat powiem, na temat tej pełni, bo to jakby na waszych słońcach urodzeniowych się dzieje, więc w jakiś tam indywidualny sposób was dotyka. W sensie ogólnym pełnia księżyca w wodniku niesie nam napięcie między indywidualnymi dążeniami a potrzebami zbiorowości. I skłania ono do refleksji nad tym, jak jednostki mogą przyczynić się do dobra wspólnego. Wodnik, no jest to znak, oczywiście wszyscy już wiedzą, innowacji i niezależności, wprowadza więc taką energię zmian i rewolucji, co sprzyja inicjatywom społecznym, w pewnym sensie budzi ludzi, oraz technologicznej modernizacji. To z kolei wiąże się z oświeceniem i nowymi perspektywami w kwestiach społecznych, związanych z wolnością, równością i sprawiedliwością, zachęcając do działań na rzecz większego wspólnego dobra. Stąd pamiętając, że pełnia to jest czas jednak zakończeń, pewnego rodzaju podsumowań. Stąd wszelkie tego typu, o których mówiliśmy przed chwilą, przedsięwzięcia, które zaczęły się na nowiu, znajdą teraz swój finał, bądź jakiś taki, osiągną pewien etap. No bo tu nadal trzeba pamiętać o tych 2 tygodniach. Oczywiście nie znaczy to właśnie, że one się zupełnie zakończą, ale ten etap i z każdego podsumowania można wysnuć wnioski i kolejne plany ułożyć, a wodnik jest od tego specjalistą. Nasz księżyc w naszym kosmogramie wyliczonym dla Polski jest w domu 12, a słońce mamy tym samym w domu 6.
Ten księżyc w domu 12 wskazuje na ukryte sprawy, instytucje zamknięte oraz takie duchowe poszukiwania. Z kolei słońce w tym domu 6 podkreśla znaczenie zdrowia publicznego, warunków pracy i takich codziennych obowiązków. W rezultacie należy się spodziewać finalizacji pewnych projektów albo chociaż właśnie ich etapów, szczególnie związanych ze szpitalami, z warunkami pracy, ale także ze związkami zawodowymi. Niewykluczone też wyjście na światło dzienne kolejnych tajemnic, które wstrząsną znowu naszą rzeczywistością i będą w jakiś sposób związane z tymi zagadnieniami prawdopodobnie. Coś jeszcze możemy powiedzieć o pełni, żeby nie rozwodzić się i nie zagubić istoty rzeczy. No jest rzecz i dość istotna jedna. Tutaj w okolicy Słońca, bardzo blisko, bo Słońce jest 27.15, a około 27.30 mamy gwiazdę Alfard. Ona jest zmiana znana z silnej, często nawet dramatycznej energii i skłania do działania zatem w tej kwestii opieki zdrowotnej, warunków pracy czy tej codziennej, rutynowej egzystencji. Gwiazda ta, poza taką wielką namiętnością, jaką niesie, ma też dużą mądrości, co może okazać się bardzo pomocne przy rozwiązywaniu wszelkich problemów, choć bez emocji się nie obędzie. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, zachęcam kolejnych, bo bez wsparcia ten kanał upadnie i to już generalnie rzecz biorąc dość niedługo. Komentarze też dziękuję bardzo za te długie, wyprzemyślane tym wszystkim, którzy się starają przynajmniej zasięgi podbić w ten sposób. To jest zawsze coś, ale no niestety muszę też prosić o dotacje w guzik wspieraj, guzik podziękuj. Kilka osób z tego korzysta, ale to jest relatywnie mało, zważywszy na liczbę subskrybentów i oglądających. Jeżeli Wam się ten kanał podoba, to pomóżcie mi go dalej kontynuować. No jeżeli nie, no to oczywiście nie ma przymusu. Dziękuję subskrybentom, zachęcam następnych. Powiadomienia też warto sobie ustawić, żeby wiedzieć co, kiedy wyjdzie, choć codziennie coś wychodzi. Jeżeli ktoś ma znajomych, którzy interesują się taką tematyką, warto udostępnić kanał na swojej stronie społecznościowej, gdziekolwiek ją tam macie, bo tego jest teraz bardzo dużo. No i oczywiście łapka w górę. Do zobaczenia!